Jo, cześć, siemanko widzowie, w tym odcinku powiem wam jak zdobyć sobie darmowego skina, który będzie do zdobycia już jutro oraz jak zdobyć kilka jeszcze innych nagród, które również będą darmowe, w tym plecak, ekran szczytywania, no i jeszcze więcej, także ja już was zapraszam do odcinka. Nowe osoby, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod odcinkiem oraz suba na kanale wraz z dzwoneczkiem. Także jeżeli chodzi o tego skina, który jest do zdobycia, jest to skin za turniej FNCS, który odbędzie się już jutro, czyli w poniedziałek od godziny 19 do godziny 22. No jak widzicie, mamy go tutaj, FNCS Community Hub. Będzie on właśnie 28, czyli jutro w poniedziałek o godzinie 19 do 22 i 1250 najlepszych par, bo turniej jest duo oczywiście, jak wszystkie, no prawie wszystkie turnieje w tym sezonie oprócz solo cash cupów. No i do zdobycia będzie darmowy skinek, tak jak wam mówiłem. No i moim zdaniem najlepszą taktyką na ten turniej jest po prostu kampienie, bo mamy bardzo dużo punktów właśnie za placement. Także jeżeli celujecie w to skina, no to naprawdę opłaca się kampić. Nie jest to może jakaś super najlepsza taktyka, ale jeżeli właśnie wam zależy na tym skinku, no to warto, naprawdę warto. Wiemy jak wygląda ten skin, jest to FNCS 3.1, tak on się nazywa. Wygląda on w ten sposób, mi się w sumie bardzo podoba. Jest on git, oczywiście później wejdzie on do sklepu jakiś tydzień, dwa tygodnie po tym turnieju. Tak samo jak było ze skinami Bruno Mars. No i będzie on oscylował w granicy od 800 do 1200 V-Bucksów. Także naprawdę opłaca się grać ten turniej, żeby zdobyć tego skina lub go kupić, no bo tak naprawdę ten skin będzie tylko do zdobycia w tym sezonie, a w kolejnym sezonie już zapewne będzie kolejny FNCS Community Cup, no i wtedy do zdobycia będzie zupełnie inny skinek. No a jeszcze co do innych darmowych nagród, które możecie sobie zdobyć podczas trwania FNCS-ów, no to musicie wejść sobie na Twitcha, wejść sobie w dropy. No i jak już jesteście na Twitchu, jak widzicie, tutaj mamy nagrody, które można zdobyć. Można jeszcze zdobyć plecak i loading screen. No bo sprayem odkryliście nie do zdobyć, także od 4 marca będziecie mogli zrobić back blink. I tak samo ten loading screen będzie od tego samego czasu, co ten back blink. Także będziecie zapytać, jak go zdobyć. No po prostu, jeżeli będzie stream z FNCS-u, na przykład z polskich twórców, można sobie dropy zrobić u QN-a, u Jacoba, u Kupixa. Ale jeżeli chcecie sobie poglądać na przykład angielską transmisję, no to również wam polecam oficjalnego Twitcha Fortnite'a, w którym również te dropy będziemy mogli sobie zdobyć. No i to już by było na tyle widzowie w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo wbijacie również do mojego TikToka, link macie w opisie, ponieważ tam codziennie wrzucam ciekawe rzeczy z Fortnite'a, jakieś ciekawostki, śmieszne rzeczy, glitche itd. itd. Również dzisiaj o godzinie 18:30 odpalam streama na Twitchu, /ipowerspodłoga, również macie link w opisie do tego Twitcha. No i będziemy sobie oglądać FNCS-y. Zobaczymy, czy Polakom uda się przejść dalej. Z tego, co mi się wydaje, to ostatni Polacy, jacy zostali, żeby awansować do grantów, to Relvis i Krusty. Ponieważ Seti oraz Kefi razem z Młodym już się dostali do grantów. No i oczywiście Kamiteku również. No i jeszcze co do tego turnieju, to naprawdę polecam wam kampić na tym turnieju. Oczywiście, jeżeli umiecie kampić, jesteście dosyć dobrymi kamperami, na przykład takimi jak Smarty, to myślę, że na spokojnie uda wam się zdobyć tego skina. Nie musicie ani fragować, ani nic robić, także pamiętajcie o tym turnieju, który jest jutro. A i co jeszcze ważne widzowie, to nie musicie mieć ani czempiona, ani kurde żadnej dywizji na ręce, po prostu każdy grający może zagrać to FNCS Community Cupa.